We wtorek, 27 sierpnia, witam Was drodzy bardzo serdecznie z Ribeauvillé w Alzacji. Ale zanim zaproszę Was na krótki spacer uliczkami tego uroczego miasteczka, proszę wysłuchajcie teraz słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak w psalmie 19, w 19 wersecie te słowa znajdujemy. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Zaś słowa Ewangelii czytamy Ewangelisty Łukasza w 11 rozdziale w 28 wersecie. Jezus mówi, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Drodzy, oba dzisiejsze teksty to przypomnienie. Przypomnienie tego, że błogosławieństwo to nie tylko słowa, które wypowiadamy, nie tylko chwila, kiedy nakładamy ręce, nie tylko dobre myśli, które kierujemy ku innym osobom, ale błogosławieństwo to również słuchanie i wypełnianie Bożego Słowa. Spełnione więc muszą być dwa warunki. Po pierwsze, trzeba Boże Słowo usłyszeć. Dlatego ogromne zachęcenie, dajmy sobie szansę do tego, by wsłuchiwać się w Boże Słowo. Czy to tak jak dzisiaj, w tym krótkim codzienniku, czy w niedzielnym nabożeństwie, czy po prostu w domu, kiedy czytamy Boże Słowo. No ale też drugi warunek musi być spełniony, a mianowicie musimy wypełniać Boże Słowo. Nie chodzi więc tylko i wyłącznie o to, aby słuchać, ale również o to, aby je wypełniać w naszym życiu. Dajmy więc sobie szansę na to Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Wsłuchujmy się w Boże Słowo. Dajmy sobie szansę, by to Słowo Boże do nas docierało, a potem wypełniajmy je. Bo wtedy dajemy sobie szansę na błogosławieństwo i wtedy też możemy błogosławić nasz dzień i nasze życie. A ja dzisiaj błogosławię Wam z pięknego Ribeauvillé i zapraszam na krótki spacer uliczkami tego uroczego miasta.